To co, seria przepisów na Wielkanoc? Myślę, że babka makowa jest doskonałym wypiekiem z takiej okazji lub z każdej innej okazji. Jeżeli tak jak ja lubicie mak, to zobaczcie, jak zrobić taką właśnie babkę. Zaczynamy od tego, że ubijamy białka. Tutaj to jest oczywiście w skrócie, ale tam jak widzicie są już cztery białka. Szczypta soli ubijamy zawsze ze zdjętą miarką. Nie podaję czasu, bo ja po prostu stoję i patrzę i pilnuję. W momencie, kiedy widzę, że jest ubite, zatrzymuję. To może być minuta, to mogą być nawet 3 minuty. Spokojnie, jajka na pewno się ubiją. Wyjmujemy pianę z białek do innego naczynia, może to być miska, odstawiamy na bok. Nie myjemy naczynia. Dodajemy do niego 200 g masła, które będziemy roztapiać w niezbyt wysokiej temperaturze 37 stopni. Nie przejmujcie się, jeżeli po tym podanym czasie masło nie będzie do końca rozpuszczone, to naprawdę nie ma znaczenia. Ważne, żeby nie było twarde, bo inaczej się nam nie utrze razem z resztą składników. Więc roztapiamy i tak jak zobaczycie, u mnie część masła jest roztopiona, część nie i zobaczycie, że dalej to nie ma znaczenia. Dodajemy 4 żółtka, które są z naszych wcześniejszych jajek. Do tego to jest akurat wymieszany ksylitol z cukrem trzcinowym i ucieramy przez 3 minuty lub dłużej. Ja zawsze słucham, w momencie kiedy przestaje tam zgrzytać ten cukier, to wiem, że już jest utarte, cukier jest rozpuszczony. Teraz mąka. To jest u mnie mąka orkiszowa typ 650. Do tego proszek do pieczenia i esencja waniliowa dla pięknego aromatu i mieszamy. Po wymieszaniu ciasto jest bardzo gęste, ale też się tym nie przejmujcie, tak ma być. Teraz dodajemy pianę. Dlaczego teraz już będziemy mieszać tą szpatułką? Dlatego, że ostrza z naszego urządzenia by po prostu nam zmasakrowały całą tą strukturę, która powstała z ubicia białek. Więc robimy to ręcznie, delikatnie i powoli. I zawsze tak robię wtedy, kiedy mam do czynienia z pianą z białek. Nie mieszam ostrzami, tylko delikatnie szpatułką do momentu, kiedy to się całe ciasto połączy z pianą. Co dalej? Dalej mak, bo ma to być babka makowa. To jest mak suchy, w żaden sposób nie namoczony i też proszę się nie stresować, wszystko będzie dobrze. Wiemy co się dzieje, mianowicie cały ten mak doskonale się nawilży w czasie pieczenia i zapewniam Was, że będzie naprawdę świetny i nie musicie się w ogóle przejmować, że będzie suchy, tudzież zgrzytający w zębach. To jest forma do babki taka klasyczna, czyli z kominem. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby ją naprawdę mocno i porządnie natłuścić, ewentualnie jeszcze wysypać mąką lub bułką tartą, bo ja robiąc po raz pierwszy tą babkę popełniłam błąd taki, że wysmarowałam owszem bardzo, ale nie poczekałam aż to wszystko wystygnie, próbowałam ją jakoś wytrząsnąć i w związku z tym połowa babki została w formie, a połowa mi się wytrząsnęła. Także wiecie, nie za bardzo mi się to udało. Także uprzedzam, trzeba ją upiec w dobrze wysmarowanej formie, najlepiej wysypanej jeszcze bułką tartą lub mąką, poczekać aż ostygnie i dopiero wtedy brać się za wyciąganie. Co jest jeszcze ważne, pieczemy przez 45 minut w 180 stopniach. Zanim wyciągniecie i uznacie, że jest upieczone, zawsze sprawdzamy patyczkiem. Patyczek musi być suchy. Myślę, że już wiecie wszystko, możecie zabierać się za pieczenie tej doskonałej babki. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie.